Zestaw do budowy generatora sygnału przyjechał do mnie w gustownym woreczku foliowym. W środku tego woreczka znajdowało się kilkanaście elementów, które mają posłużyć do budowy układu. Wśród tych elementów znajdziecie płytkę PCB, na której będą umieszczane wszystkie elementy. Do tego układ N555, który będzie napędzał nasz generator. W zestawie znajduje się też podkładka do tego generatora. Oprócz tego znajdziecie tutaj dwa potencjometry w wersji montażowej do regulacji częstotliwości oraz stopnia wypełnienia sygnału i zestaw dodatkowych elementów takich jak kondensatory, tutaj akurat z oznaczeniem 104, czyli 100 nanofaradów, mniejszy kondensator 2 z oznaczeniem 102, czyli 1 nanofarad, dwa kondensatory elektrolityczne, troszeczkę większe, 100 mikrofaradów. Do tego jeszcze jeden mały kondensator, też elektrolityczny, o pojemności 1 mikrofarada. Jeden rezystor, do tego z worka, którą będziemy przełączać częstotliwość, dioda LED oraz zestaw gold pinów do wlutowania na płytkę.